Super Mafia Ursus przedstawia. No powoli. Poszło. Odłamek. Tak tego nie ściągnął. Tu się wyszczerbało. Ale jak poleciało w ten karton chyba tam gdzieś? Nie dość, że jeszcze było tu przygnojone, to jedna do drugiej. Aha, to tak, tak mieli zrobione. No. To ładnie, co? No, ale... Tacy są tu fachowcy, co? Wszystko tak... Nie, to są handlarze fachowcy. No, handlarze fachowcy. No. Wszystko tak na sztukę, bo no. Kto robi dla siebie, to robi dla siebie, nie? Kto robi dla siebie, to robi jak u mnie, nie? No tak. I się stara, żeby było zrobione. Ursus po remoncie nawet cieknie. Ja. Takie coś słyszałem. Jak to jest możliwe, ty? No jak jest silikonem obsmarowany na zewnątrz. No to wtedy cieknie, nie? Wiadro silikonu, a uszczelek nie ma. No. I co stwierdziłeś? Pędry do przetoczenia. Ja. Szczęki do obcięcia były. No. To samo co w tamtym, nie? I teraz to zwalę. Będziemy zobaczyć, czy jest jeden z Ameryk na tym łaszce, czy dwa. Jak będą dwa, no to trzeba rozwalić. A jak jeden, to nabić. Mhm. I drugi wejdzie, nie? Tym dźwigiem to jest inna robota, jak parę lat temu. Tylko, że te nowe teraz, co mają, to mają na dwie pompy, nie? No. Za szybko kupiłem parę lat. Masakra. Co wtedy z głowy zwalasz tam w tamtą stronę i dekiel zwalasz, czy co? Jak on wychodzi? Bijesz drugi na niego. Jak drugi na niego? No bo jest tu miejsce na dwa. Aha. Żeby nie rozwalać, tu może przechylić, bo to... Ale jak już trzeci raz, to nie, trzeba wywalić. Nie, to trzeba tu rozkręcić, nie? Niech tu nie doi tyle, bo... Od 10, nie? Czy pół do 11 chyba. A teraz jest 14:30 i jest tyle rozebrany. No część było wczoraj głowice, ale wczoraj to było 2 godziny niecałe. Tu mam ten garnek. Nie, tu idzie na imadło, trzeba wyjść stworznie. To do skrzynki, tam są krążki, a to do śmieci. A to będzie tu. Tak sobie myślałem, że ten będzie. Thank you.
Jeszcze te oryginalne uszczelki są pod deklamy gumowe. No teraz można też je kupić, ale... W ciapku to masz odlew, tu ta blacha krzywa, jak dokręcasz, to ci się wysuwa to. Ja. Ten kontur gumowy. Jakie tu trzeba tą ucha. No. To jest perfekcja. Zabezpieczony jest? Perfekcja, ale odwrotnie przykręcona. Zamiast tym na dół, ta nakrętka tu jest zabezpieczona. U mnie, czy w dwóch miejscach. Tu też jest. Ale łożyska są katastrofa, trafione. No i tu jest prawidłowo, a tam jest łożysko na ładu. Ósemki porobił. Fajn. Wszystkie mamy fajn. No, fajn. Trzy. I duże dwa Bosze. Ja, oryginalne jakieś tam, nie? Stoczniowe. No. Tarczę sobie musisz zmienić. No. No już mam. Odkręcone, oszlifowane i drugą odkręciłem paluchami, nie? Ale gwint jest zżarty. Nie dość, że jeszcze było tu przygnojone, to jedna do drugiej. Aha, to tak mieli zrobione. No. To ładnie, co? No, ale... Tacy są tu fachowcy, co? Wszystko tak... Nie, to są handlarze fachowcy. No, handlarze fachowcy. No. Wszystko tak na sztukę, bo kto robi dla siebie, to robi dla siebie, nie? Kto robi na siebie, to robi jak u mnie, nie? No tak. Się stara, żeby było zrobione. Ale patrz, jakby tak każdy miał... Patrz, gdzie jest sprężyna. O! Ta dystansowa powinna być między kołem dużym, ja, a tym. I to wtedy dociska. No. Tu w pierniczu. Mhm. Przecież to nic nie daje. No nie. Jakby tak każdy miał robić... Ja zauważyłem, że to jest tak jak z samochodami. No. Ale ładny kolor. Taki ładny kolor, nie? Dobra, tu trzeba najpierw tył odkręcić. Ale nie każdy ma prawo się znać na wszystkim. Ale jak nie ma się znać, to chociaż słyszeć może ktoś wie. Słyszeć może doradzić. Jako w trzech jechać albo cztery. No. I zobaczyć co, nawet do takiej głupiej 60, nie? A to jest któraś z kolei. No. A pod rząd drugi. Ty masz takie szczęście, co do takich? No do takich rzęków. No. Ale ktoś to musi zrobić, tak samo jak miałem matadora małego, to te wszystkie działki. No. Inni kosili po 20 hektarów bizonami naraz, no ja też tam miałem trochę. 20, ale to tylko u dwóch. Mhm. U jednego 15, u jednego 20 i w ogródki, w działeczki, bo bizonami nie chciałem. Ja. Silnik sprzedawał i było zegar miał co półtora zawyżał. Mhm. Same oszustwo, nie? A trupostwo takie? Co to jest za traktor, mnie się pyta. Ja. Po tym Fergusonie, ja tam dużo tych zachodnich nie robiłem. Ale to był trup z chyba z 70 roku. Ale mniejszy taki 3-0. Tu... Kornik, nie? Internacjonalnie. I tak w ostatnim momencie. Blendini. O kurwa, to nikt nie wie, co to by. No. Po pałach poznałem i po wieżakach. I ludziom naprawia traktory, tak. W piechuli. Zobaczymy jeszcze, jak łożysko leży. Będzie wlatywać, jak to nie ma sensu. Ciekawe, co w tej mojej 60 będzie, co?
Coś tam nie bujniesz go wcale. No bujnąć nie bujniesz. Coś tam kiedyś musiał chyba dbać, co? No, ale coś będzie na pewno. No na pewno, no. Jakby się uparł, to normalnie by go światła zrobił bez malowania i jedziesz. No. Na pole. I hamulce przyszły i wszystko, no, nie? No to mówiłem, że przyjdą, bo nie zdążyli skręcić. No. Tylko nie byłem pewny. To może nie będzie tak źle. Szczęki no. Może, albo coś do wymienienia. No. A może też nie, ale trzeba to wszystko pootwierać. Bo to wtedy, co ci mówiłem, to wlałeś tylko płynu, nie? I od tego czasu jest. To jest wszystko gra. Oprócz smarowania, nie? No. To łóżysko trzyma. Gdzie ja mam to drugie? Złom. A ktoś mówił, że jak Ursus po remoncie nawet cieknie. Ja. Takie coś słyszałem. Jak to jest możliwe, ty? No jak jest silikon obsmarowany na zewnątrz. No to wtedy cieknie, nie? Wiadro silikonu, a uszczelekniemy. No. Nie, ktoś był jakiś taki mądry, nie wiem gdzie to słyszałem, ale... Ścieknie, jak gdzieś popękany jest albo coś. Popękany albo coś, nie? Bo jak dobrze zrobisz, to nie ma prawa ciec. Tak samo zagraniczny, czy tak samo polski, nie? Chyba, że ktoś wywala i się obracają wargi w uszczelniaczach w Semerinie. A, widzisz. A tu na przykład w tym podnośnik mruczał, a będzie jeszcze lepszy, bo nie było ringu na tej tulei na rozdzielaczu. No. Jeszcze trzeba dół zwalić, czy będzie na dole. Ja. W podstawie. Gdzieś to słyszałem, ale nie pamiętam gdzie. Czy to ktoś tu gadał, czy co? Widzisz? Co ja. Jest? Siedzi. No, sztram. Łożysko było wykilane. W tamtym były tak samo zużyte, ale to już jak tak. Ciasno, nie? No. Tam to wpadło. Ale było widać te smugi normalnie. Nie jest tak źle. Może zrobi to. No. To okaże. Tu jest widać tak trochę, ale... Tego nie wyjmiesz. Środek wybić. To przeważnie samo mi chodzi, ale... O. A ten drut spadł? Nie. Drut jest. Pół druta czy cały? Nie, cały. Ta miska nowa musi być. Za płytka jest. Drut tak samo. To jest taki pokrzywiony, że... On dociska to po prostu, żeby to nie latało, nie? Mhm. On był tu w sali, drugiego nie było, nie? Nie, chyba nie. Ale to też będziesz rozbierał, nie? Pokrywa. No, bo tu uszczelnić trzeba. Cieknie, nie? No. Uszczelka. Bo fachowo to nie trzeba, nie? Ja. Tryby zobaczysz, czy są i... Bo tu nic nie zgrzytało, ale to trzeba według tego tutaj... Wyciekło. Bo było zrobione i cieknie, o. I się sprawdzi. Ten? No. Nagrywa się? Nie wiem. To jest zobacz. Panie pewnie, co? Mhm. Nie, idzie. Idzie? Co? Jak już ruszyło, to pójdzie. Jest jeszcze opcja w innym tym złapać. Jeszcze opcję może ściągniemy to i... I wtedy jeszcze złapiemy za bieżnię szybko. Później się. Jakim cudem. I tu złapiesz? No, nie. Tu nie złapiesz. Bajzel posprzątnij. Ześlizgnie się.
Może i nowe. Powoli. Poszło. Odłamek. Tak tego nie ściągnął. Tu się wyszczerbało. Czoło nie winny jest. Jeszcze. Idzie chyba to. Moment. Subskrybuj. Oceniaj.